Więc Bóg to wszystko prowadzi. Ogłasza swoją władzę i to się wypełni. Wczoraj próbowaliśmy wnieść do Sejmu, wręczyć Matkę Bożą. Dzieci nie wyszli. Ani się na nich nie gniewamy. Mamy tylko kolejne wyzwania. To uważnie słuchał moich słów z tej broszurki kazań 10 przygotowanych, jak dobrze wie, przynajmniej zachowali twarz, bo dobrze wiedzą, że dwom Panom służą. Pan Jezus przeszczekł w jednym z orędzi, że wybieracie rządy, które są tylko i wyłącznie marionetką i wykonują polecenia niewidzialnej ręki. Przynajmniej mają twarz, wiedzą, bo gdyby królową wprowadzili, byliby przez nas rozliczani z każdego prawa, jakie wprowadzają. Nakreśliłem władzę Pana Jezusa, że władze państwowe muszą przestrzegać po takim akcie zasady, że na pierwszym miejscu jest Jego nauczanie i nauczanie Kościoła. Nie gniewamy się za nich, modlimy. Jeśli przybędą i poproszą, a jak się ich zacznie ziemia pod nogami trząść, to pójdziemy z Matką Bożą na Warszawę, by im pomóc, nasz kolejny plan za rok, o takim samym czasie. Chyba że Bóg zażyje sobie inaczej, to, moi drodzy, nie pójdziemy. Radość nasza wielka, bo choć ani reżimowych, ani przeciwnych telewizji nie było, natomiast internetowych było wiele, więc ruch na internecie jest ogromny. Wczoraj o 12 po powrocie Onet, przedziwny, bo to jest bardzo liberalna pozycja internetowa, portal bardzo silny, nie ukrywam. Pięknie nakreślił nasz przyjazd do Warszawy. Manifestacja wiary i modlitwy, moi drodzy, rycerza Chrystusa Króla. Taki dali tytuł i puścili 8 zdjęć. O 12 w nocy pod tymi zdjęciami było 4,5 tysiąca komentarzy. Dzieci, jak ruszyliśmy diabła, to teraz wsadzisz kij do mrowiska. Jaka tam wyszła nienawiść na Kościół. Dzieci, na nas też swojej nitki nie zostawili, bo to wszystko pod chorobę podciągnęła ta optyka. Mało jaki komentarz był ciepły. Przeleciałem kilkanaście, z 20 chcą tak szybko. Jak się diabeł wścieka na ten manewr warszawski. Gloria, Republika, inne sieci. Mam wiadomość z Ameryki, że nas widzieli tu i ówdzie. Nawet Warszawa 24 godziny TV, chyba N. Mają problem ze wzrokiem, ale się poprawili, bo parę lat temu, kiedy tu byli, nas było 1000, pisali, że na pustelni było 200 osób. Wczoraj napisali, że w Warszawie było 500. No to ponad 200 osób było zatrudnionych do niesienia tylko ponad 200 feretronów, relikwiarzy, kwiatów, etc. Więc na przedzie procesji przed Matką Bożą było prawie 300 ludzi, którzy samych kobiet, które niosły relikwie, było 50, bo tyle wziąłem. 3000 broszur poszło, 80 tysięcy obrazków i 70 tysięcy medalików, więc radość nasza wielka po raz pierwszy na ziemi polskiej. Pytając się o zgodę, chodziliśmy, bo po Europie nie pytając się chodzimy, nic się nie dzieje, więc w Warszawie wielkie dzięki za miłe przyjęcie. Upadali na kolana warszawiacy, chodzili, śpiewali z nami pieśni. Przy kościele Aleksandra na budowie, no to wyszło z kilkudziesięciu robotników w hełmach, beton im styga, oni na murach, więc Warszawa nas niesłychanie pięknie przyjęła. Między 2 a 2,5 do 3 tysięcy nas mogło być, więc to wielkie dzięki. 20 dywizji organizowało przyjazdy. Rekordzista to dywizja żywiecka. 100 osób przysłali. Więc niesłychanie się z tego, moi drodzy, cieszę i wielkie podziękowanie Bogu za tę cudowną atmosferę. Chcę podziękować Warszawie, warszawskiej policji. I to do komendy miejskiej wyślę pismo podziękujące, wyróżnię aspiranta, który dowodził tą grupą. Dzieci, no ponad 100 policjantów w obsłudze, nie licząc kilkunastu czy kilkudziesięciu wozów. Ja nie przypuszczałem, że z taką otoczką i z taką miłością
krowa pójdzie po Warszawie. Żadnych okrzyków. Patrzyli. Drama tylko na tym polega, że młode pokolenie to już całkowicie na innej fali. No ale to nie wina ich, wina nasza, żeśmy im wiary nie przylali. Ale byli grzeczni, ani jednego brzydkiego słowa w czasie procesji. Zaduma Warszawy niesłychana. Idąc z powrotem, jeden z naszych rycerzy, pan Zbigniew, melduje dwie warszawianki. Tak mówią do siebie, patrz, środek tygodnia, a tylu ich. Więc, że Sejm nie przyjął, moi drodzy, Matki Bożej, nie można się na nic gniewać. Nie otrzymali łaski, nie dojrzeli. Może za kilka lat, jak Ludwik XVI, będąc w więzieniu, zrozumieją, że była to pora łaski, a nie wykorzystano. Ale my nie rezygnujemy z oferty miłości dla polskiego rządu, by pokazać im Królową i Matkę Bożą, aby posłuchali jej rad. Stąd też do rąk dziennikarzy, wielu warszawiaków, dostały się nasze broszury manifestacyjne. Mają tam 50 stron o intronizacji o Matce Bożej, o celowości tych zjawisk, celowości powieszenia obrazu na frontalnej ścianie. Więc tego mi internauci nie mogą wybaczyć, że miałem taki tubek i chcę na Matkę Bożą powiesić na centralnej ścianie Sejmu. Więc przypominam, nie patrzyłem dziś na to okienko nasze z Onetu wczoraj o 12 w nocy. Prawie 4,5 tysiąca komentarzy. Kiedy on ma nie pisać i kłócić się? Więc dali najwcześniej, bo to były zdjęcia z początku manifestacji, więc mogli dać zdjęcia o pierwszej czy o drugiej. Wielki jeszcze raz Bóg zapłać wszystkim, którzy brali udział w tej manifestacji wiary, jak to nazwał Onet, i modlitwy rycerze króla. Dzieci zrozumieli naszą intencję. Nie było żadnych ekscesów. Z waszej strony żadnych niepotrzebnych zachowań. Nie było głupich transparentów. Niczego. Jesteście super zdyscyplinowani. Jestem dumny i wdzięczny Bogu za to, że przychodzi mi taką rycerską gawiedzią, moi drodzy, dowodzić. Jak to pisze jeden z internatów, skąd się ci przebierańcy wzięli? Średniowiecze. Więc to tylko podpowiadam. Na glorii, no to pan Józiu, nie ma go w Polsce, ale informuję na bieżąco, już po południu było 10 tysięcy oglądających jeden z filmików na różnych Facebookach, na YouTubach, etc. Wszędzie to się mnoży. Dzieci drogie, bądźcie przespokojni. Włożyliśmy kij w mrowisko. Natomiast władza i Sejm. Starym systemem, jedni czy drudzy, woda w usta. Bo my wiemy, że tajemnicza ręka nimi kieruje i myślą o dobru Polski tylko w intencjach, które wypowiadają przed kamerami, a kiedy się ich nie kontroluje, wszystko kontra Polsce. Ale przyjdzie czas, że Bóg ogłosi światu sprawiedliwą władzę. Posłuchajcie więc rządzący. Bóg mówi, jestem wszystkim, to nie wy. Wszystko mogę i nadszedł czas. Wy umiecie wyliczać straty minionych rządów. Polacy są teraz podekscytowani, bo poszkodowanych firm za tamtych rząd, bo to ten rząd obliczył, jest na 5 metrów, maćkiem pisane, przesiada takim drobnym rysikiem. Takie straty. Audyt 340 miliardów długu tamten rząd. A ten cudownie. Na razie sprytnie załatwił ziemię polską. Nie będą sprzedawać, ale wspólnoty wyznaniowe mogą kupować. Więc spokojniutko. Jak dziobali, tak będą dziobać. Bo się pojawi, założą zgodnie z prawem polskim. Założą wspólnotę wierzącej kaczki, będzie i 5. I kupią ziemię, kapujecie. Tu nie trzeba wielu, żeby założyć wspólnotę wyznaniową.
że bądźcie spokojni, nie zrobiono nic więcej, a jeszcze szerzej otwarto furtki. I ludzie nic nie mogą, jak ci zadłużali, ci będą zadłużać, jak tamci słuchali niewidzialnej ręki, tak i ci słuchają i na tyle szumią, na ile im pozwolą, żeby dać jakąś nadzieję, że jednak jest demokracja w Europie, a pyk pod koniec roku Unia Handlowa z Ameryką wejdzie i się klamry zamkną. Pani Basia już wie, o co będzie chodziło. To już wtedy się nie rozerwie tej demokracji amerykańskiej. I nadszedł czas, mówi Pan Jezus, w którym ogłaszam światu moją sprawiedliwą władzę. Nadszedł czas, kiedy obwieszczam wobec narodów, że będę czynił ze światem, co chcę. Ani wasze komputery, ani wasze samoloty nic nie zrobią. Szczycą się w ostatnich dniach, bo w Estonii cztery brytyjskie samoloty przechwyciły dwa transportowe rosyjskie, takie na śmigłach, no to i by ja latał, więc motu też by je dogonił. I osi, jak to pilnują granic Rzeczpospolitej i kraj bałtycki. Cztery samoloty. Jedna petarda rosyjska nic się już nie podniesie z tej ziemi. A oni pokazują, jak wszystko mogą. Nic nie mogą. Bóg będzie czynił ze światem, co będzie chciał. Świat jest jego podnóżkiem u stóp, poddanym mojej wszechmocnej potędze. Nie będę się dłużej ukrywał, bowiem świat musi paść na kolana przed moim Bogiem. Nie wyciągnęli ręki pokojowej, nie chcieli królowej wczoraj. Przyjmą rozwiązanie siłowe, chyba że Bóg da szansę, że zapukamy tam jeszcze jeden raz. My wykonujemy tylko Jego misję, to co On chce, by przypomnieć światu, kim On jest. A Sejm Polski jest tylko podnóżkiem stóp Jego. Nie będę się dłużej ukrywał, bowiem świat musi paść na kolana przed swoim Bogiem. Wszyscy go zobaczą. W tej godzinie chwały wszyscy wewnątrz swojej duszy poznają prawdę, kim są i kim jest On, od którego wyszli. Wtedy ci wszyscy internauci, ci kpiarze, bo to jest fenomen. Grupka kilku rycerzy, jak to widzi TVN warszawski, i moi drodzy, porusza do takiego pierzenia tylko jedno okienko internetowe. 4,5 tysiąca komentarzy. Oni wiedzą, oni rozumieją te moje słowa i dobrze kalkulują wszystkie ruchy. Stąd też uznaję ich za honorne to ich zachowanie. Bo jest problem, ilu z nich masonów, ilu zdrajców, ilu za czyje pieniądze. Oni wiedzą, że to ujrzy światło dzienne. Ujrzą mnie więc i zapłaczą ci, którzy swoją niesprawiedliwością obrażali imię moje. Wczoraj polski Sejm obraził królową, obraził Matkę Boga. Niech oni nie myślą, że to przejdzie płazem. Wszystkie rzeczy formalne były przewidziane. Pisma, informacje miesiąc temu, mają obrady Sejmu, siedzieli tam. Paru posłów wyszło, paru senatorów. Pobłogosławiłem to miejsce. Było 5, po drugie powiedziałem, rozwiązujemy manifestację, bo myśmy ubliżali królowej Matce Boga, że ona czeka na nich. Oni łaskę robią? Skoro oni mają władzę z jej rąk? Więc nikt nie myślą, że tej godziny, w godzinie prawdy nie da im Bóg znać, otrzymaliście ode mnie władzę, obraziliście królową nieba. Wszystkie prezenty przyjmują, bridna i uroczyście zapalają, wszystkich innych otwierają się. Ale na królową nieba nie ma odwagi, aby wyjść i wprowadzić ją w przestrzeń Sejmu. Ona tam tak i tak w tym obrazie zawiśnie.
Moja sprawiedliwość cieszy się z ustania niesprawiedliwości. Panie, kiedy to nastąpi? Zrób to jakoś, daj łaskę zbawienia. Niech te kołki, to są zamknięte na Boga, pootwierają się. My już pragniemy na ten moment spotkania się z świętych. Kiedy to nastąpi, dusze wszystkich ludzi zostaną odmienione, uświęcone. To będzie coś takiego, jak przez te 2 godziny wczoraj było na tych ulicach warszawskich, Szlakiem Królewskim, prawie 4 kilometry szliśmy, gdzie Warszawa była w moich oczach inna. Choć tak wybita tam wiara, dzieci w oknach, fotela, wszystko to pootwierane. To nie, że przeżyliśmy coś podobnego, co było w Wiedniu kilka lat temu. Warszawa wczoraj otwarła okna. Boże, teraz Ty otwórz serca tych, którzy wczoraj na nas pootwierali okna. Bo Bóg to może zrobić. Czy Warszawo, chcesz przeżyć los Twój z 1944 roku? Skoro odrzucasz Matkę Bożą, to przecież posłuchaj, co Bóg mówi. Jednak zanim nastąpi to odnowienie, uświęcenie, to złe, przewrotne pokolenie musi cierpieć. W 1943 roku Matka Boża pukała do bram Warszawy. W siekierkach mówiła, weźcie do rąk różaniec i módlcie się, a Warszawa nie będzie zburzona. Dziś chciała wejść do Twojego serca, do Sejmu, abyś Warszawo nie przeżywała dramatów. Bo przecież kiedy Rosja rozpocznie wojnę z Europą, to Warszawo Ty będziesz pierwsza zniszczona. Ty pierwsza zapłoniesz ogniem bomb. Wy sobie tego nie zdajecie sprawę. Wschód zawsze niszczył Warszawę i ją rozwalał, żeby upokorzyć Polaków. Musi się wyniszczyć i upaść, bo zbyt wielki jest grzech narodów, aby miały być ocalone od śmierci. Zbyt mała pozostałość dobra, aby mogły się odrodzić. Patrząc na wczorajsze, bo te tysiące młodzieży, grupa, że dochodziło pokolenie młodych, powiedzmy, Polaków, bo to nie warszawiacy, dzieci, widziałem tam trumnę. Za nami już nie idzie duch. Za nami idzie trumna. Niech moje uszy posłyszą Twoją skargę na bezbożnych władców, którzy uciskają swój lud. Jeśli Bóg potraktuje wczorajszą naszą manifestację jako manifestację na bezbożnych władców, rządzący, lękajcie się. Chcę zapłakać nad Twoją niedolę, tu myślę o władcach i duchownych, i świeckich, bo jedni i drudzy przedstawiciele, jeden pogonił naszych po brzytwie, a drudzy wzięli wodę w usta. Myśmy byli tutaj w Warszawie, bo kochamy wszystkich Polaków, wiemy się o niebo dla nich, bo to, co macie, albo wam już zabrano, a to, co wam dano, dano po to, byście parę dni potrzymali po pensji i z powrotem im to wszystko radośnie oddali. Amen. A nieba wam nie wezmą, bo jeśli się nie nawrócą, to większość z nich tam się nie dostanie. Drugie amen. Bóg zamknięcie.